Jeżeli widzimy w Europie takie powszechne zjawisko, my to widzimy krótko, od lat kilku, kilkunastu, ale Francuzi czy Niemcy widzą od dwóch pokoleń takie zjawisko ekspansji obcej cywilizacji w Europie, cywilizacji islamu, czyli cywilizacji zupełnie innych wartości, to im już to bardzo doskwiera. Nam jeszcze nie. Ale my się zaczynamy bronić, w każdym razie namawiamy Polskę i Polaków, żeby się bronić przed chorobą, zanim ta choroba złoży nas do łóżka. Zanim będziemy naprawdę sponiewierani. A widzimy te symptomy w Europie Zachodniej, która się nie broniła przed najazdem obcej cywilizacji, bo nie doceniała, jakie to spustoszenie może spowodować. Jeżeli... No, jest to pewien problem. Problem łatwego mówienia o trudnych sprawach. To jest problem. Ale spróbuję to właśnie językiem możliwie prostym opisać. Jeżeli w obrębie naszej cywilizacji, czyli w państwach, które zostały utworzone dla obrony dobra przed złem i ustanowiono prawo i instytucje państwowe po to, żeby używać siły w sposób zorganizowany w walce o ochronie dobra przeciwko złu, jeżeli w takich państwach instalują się wyspy innej cywilizacji, to znaczy instalują się środowiska, które mają inną definicję dobra i zła. I jeżeli te środowiska nie są zwalczane ani przez społeczeństwo, ani przez państwo, to one ekspandują i one podporządkowują swojemu sposobowi rozumowanie całe otoczenie. I taki proces przeszła i Francja, i Niemcy, i Holandia, trochę w Anglii, trochę w Szwecji, tam gdzie islamiści przesiąknięci przeświadczeniem o własnym takim pojmowaniu dobra i zła narzucają całemu otoczeniu to dobro i zło, które jest ewidentnie sprzeczne z naszym pojmowaniem dobra i zła. I oni się nie powstrzymują przed używaniem siły. Oni uważają, że używanie siły w imię ich wartości jest rzeczą słuszną, uzasadnioną, a nawet konieczną. I oni nas, że tak powiem z ich punktu widzenia, nawracają. Jak się nie da argumentem, siłą argumentów, to argumentem siły nawracają. I oni ustanawiają własne porządki, co oznacza, że znajdujemy się w takiej dziwnej sytuacji, jak chory człowiek, którego trapi gangrena i już mu ciało gnije, już robaki to żrą, prawda? A on się nadal nie broni przed tym. Ani nie wydłubie sobie tych ran, ani antybiotyków nie stosuje. Leży, cierpi, płacze i czeka, aż go te robaki zjedzą. I ta zachodnia Europa, tak tolerując obce wtręty cywilizacyjne, poddaje się w gruncie rzeczy ekspansji obcej cywilizacji. A przecież my wiemy, i to wiemy nie tylko z teorii, ale wiemy też z doświadczeń historycznych, że najlepszy dobrobyt, najlepsze poczucie bezpieczeństwa, ładu moralnego stworzyła cywilizacja chrześcijańska, dokładnie mówiąc łacińska. Że tam, gdzie dedukowano definicję dobra i zła z kodeksu moralnego Kościoła katolickiego, tam zrodzono najlepsze warunki dla bytowania ludzi i nigdzie w historii świata lepszego nie stworzono. Więc nawet ateiści powinni być zainteresowani tym, żeby porządek prawno-ustrojowy utrzymać taki, jaki się sprawdził w historii. A więc tą definicję dobra i zła, która jest dedykowana z dekalogu, należy przyjąć i należy tworzyć instytucje państwa oparte o monopol siły po to, żeby używać siłę w obronie dobra i przeciwko złu. I ta siła nie tylko ma stać w koszarach i jeść grochówkę, tylko jak trzeba stanąć do walki, to ma stanąć i walczyć. Po to przecież pracujemy i finansujemy policję, po to finansujemy sądy, wojsko, że wtedy, kiedy nam coś zagraża, żeby stanąć do walki w bardzo profesjonalny, instytucjonalny sposób. Żeby nie trzeba było, żeby nie każdy musiał stawać przy swoim płocie ze scyzorykiem czy z widelcem i bronić się przed obcym najazdem, tylko żeby to robić zawodowo. Tymczasem widzimy w Europie Zachodniej, że nie ma tego ducha żywotności. Co by oznaczało, że my się zachowujemy tak, jak organizm,
który utracił zdolność reakcji immunologicznej. To znaczy nie reaguje na chorobę. Traktuje chorobę tak, jak nasz ludzki organizm traktuje raka. Nasz organizm traktuje raka jako własną tkankę i z nim nie walczy. Ale rak nie traktuje organizmu jako własną tkankę, tylko na nim pasożytuje do zniszczenia. I ten rak, który trapi Europę, bezwzględnie ją niszczy i jeszcze uważa to za coś dobrego, rozwija się jak diabli, a my nie reagujemy. Jesteśmy niezwykle chorym organizmem z punktu widzenia cywilizacyjnego, a więc z punktu widzenia obiektywnego dobra. I to jest problem Europy. Jest to problem trudny, to jest to problem teoretyczny. Właściwie to na poważnie dyskutuje się na uniwersytetach, gdzieś na filozofii, teologii, naukach społecznych czasami. A my próbujemy ten przekaz nieść dla przeciętnego odbiorcy, bo ludzie tego nie zauważają. Bo wszystkie zjawiska, które mają największe znaczenie dla naszej egzystencji materialnej i moralnej, nie są obecne w przekazie medialnym lub są obecne w sposób całkowicie zakłamany. Na ogół są zaszumione elementami jakichś pozorowanych, fałszywych, głupich konfliktów o jakieś trzeciorzędne i nieistotne zupełnie sprawy. To wszystko, co media eskalują, najprzeróżniejsze konflikty dnia dzisiejszego, na ogół jest to sieczka medialna, która jest adresowana tylko do płytkich emocji, żeby grać na naszych emocjach, że tu się coś takiego ważnego dzieje. Tymczasem jest to kompletnie nieważne. A robią to tylko po to, żeby to, co ważne, przestało być przez nas zauważane. I nie zauważamy takich spraw. Nie zauważamy, tak jak kiedyś widzieliśmy, że znajdowaliśmy się jeszcze w czasach mojej młodej młodości, czyli jedno pokolenie wstecz, widzieliśmy, że jesteśmy pod okupacją Moskwy. Każdy to zauważał, bo tu rosyjskie czołgi z gwiazdami stały, i to się widziało i zauważało. A jeżeli teraz jesteśmy pod okupacją na przykład jakiejś międzynarodowej sitwy bankierskiej, to tego nie zauważamy, bo tu nie stoją takie czołgi i tych znaków swoich nie pokazują. Telewizja o tym nie mówi, prasa o tym milczy, nie widzi tego i nam się wydaje, że nie ma takiego zjawiska. Jest. I bardzo wiele najważniejszych zjawisk takich społecznych, politycznych, takich, które mają znaczenie dla poziomu naszej egzystencji, nie tylko materialnego poziomu, ale dla komfortu, każdego rodzaju komfortu życiowego, to te zjawiska są niewidziane przez media. Niedostrzegane, zakłamywane, zaszumione jakąś sieczką. Dlatego przychodzimy do ludzi, kolędujemy tak od miasta do miasta, żeby w możliwie prostych słowach pokazać Państwu, że nasz byt, to znaczy nas jak tu siedzimy, to już w małym stopniu, bo my za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt już będziemy w piachu. Ale nasze dzieci, nasze wnuki będą żyć w warunkach, które będą koszmarem. Bo ten koszmar tworzony jest dziś, z dnia na dzień. I telewizja nam o tym nie powie. My to musimy zgłębić intelektualnie, uodpornić się na przekaz do emocji, ten siany przez telewizję i przez masowe narzędzia komunikacji, czyli masowe narzędzia ogłupiania. Trzeba się z tego wyłączyć, zacząć obserwować rzeczywistość, jaką ona naprawdę jest i zacząć myśleć, i to myśleć w kategoriach moralnych, nie tylko wrażliwości i płaczu nad krzywdą, ale też głębokiej analizy na temat źródeł krzywd i sposobów zapobiegania tym, żeby krzywdy się w ogóle działy. Dlaczego mamy tak wiele nędzy, tak wiele upokorzenia, tak wiele krzywdy i zła? My musimy to intelektualnie zgłębić, i musimy się w końcu zorganizować do tego, żeby zawalczyć o takie państwo, które siłę i prawo, prawo przez duże P, naprawdę zacznie szanować. Czyli postawi w końcu siłę państwa w obronie ładu prawnego, w obronie własności, sprawiedliwości i wolności w kraju.